Dziś o wyprawce logopedy. Kompletując wyprawkę dziecięcą, pomyślałam, że wyprawka dla logopedy to też świetny temat, także zapraszam Was na ten odcinek. Agnieszka Kapron, jestem surdologopedą, protetykiem słuchu i pracuję głównie z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy i z dziećmi z wadami słuchu. I dzisiaj opowiem Wam o tym, jak mogłaby wyglądać taka idealna, powiedzmy, wyprawka logopedy, początkującego logopedy, czy logopedy wracającego do pracy po czasie. I ten film będzie w dwóch odcinkach. Dzisiejszy pierwszy będzie taki o tych merytorycznych rzeczach, czyli jakie wyposażenie książkowe i bardziej takie merytoryczne nam się przyda, a w kolejnym będą takie rzeczy już do terapii stricte. I zaczynamy, słuchajcie. Jeśli chodzi o rzeczy, które warto mieć właśnie w takiej wyprawce, to po pierwsze, uwaga, wiedza. Może to jest w jakiś sposób oczywiste, ale może nie do końca. Także inwestujmy w siebie, w szkolenia, w rozwój, w dobre studia, czy w dobre studia podyplomowe, kursy i tak dalej, więc wyposażmy się w wiedzę, bo to jest absolutna podstawa. Ale oprócz tego, że wyposażymy się w samą wiedzę, to przydałyby się jakieś właśnie merytoryczne książki, które nam pomogą tę wiedzę usystematyzować. I taka książka to Standardy postępowania logopedycznego. Ja o niej często wspominam i ta książka jak najbardziej nadaje się właśnie jako taka lektura obowiązkowa dla osób, które na przykład zaczynają, czy chcą sobie usystematyzować pewną wiedzę tak jeszcze dość merytorycznie. Także to jest taka bardzo gruba pozycja wydawnictwa UMCS i ta książka z pewnością Wam się przyda. Ale oprócz tego potrzebujemy takich bardziej książek praktycznych, bo tamta jest dosyć teoretyczna. I taką książkę proponuje Zaburzenia artykulacji, teoria i praktyka, Anna Sołtys-Chmielowicz, wydawnictwo Impuls. I ta książka już jest taka praktyczna i są tu opisane wady wymowy po prostu. Tak bym to nazwała w skrócie, czyli to, co najczęściej spotykamy na drodze. Więc też warto bardzo tę książkę mieć i warto się z nią wyposażyć i korzystać z niej, bo jest już bardziej praktyczna. Oczywiście zależy, z jakimi dziećmi będziemy pracować. Dlatego ja Wam tutaj w tej wyprawce bardzo uniwersalnie przedstawiam i w tej książce są takie uniwersalne rzeczy, bo jeżeli będziemy pracować w centrum, które się zajmuje tylko niepłynnością mowy, no to zupełnie inne książki będą nam potrzebne niż jeżeli będziemy pracować opóźnionym rozwojem mowy. Ale pamiętajmy, że jest jakaś pewna baza, taka podstawa, która raczej przyda się każdemu. I właśnie o tej podstawie dzisiaj rozmawiamy. Jeśli chodzi o podstawowe rzeczy, jeszcze polecam bardzo miłe Uszom Dźwięki Iwony Michalak-Widery, gdzie są konkretne ćwiczenia przygotowujące pod konkretną głoskę. Na przykład mamy głoskę S. Jest opis, jest głoską szczelinową, przedniojęzykowo-zębową i tak dalej. Wywoływanie jest zapisane oraz są propozycje, które można wykorzystać właśnie, żeby tę głoskę wywołać, żeby ją przygotować, tak bym powiedziała. Także super też sprawa, myślę, że taka podstawa, bo jednak czy w pracy ze starszymi, czy młodszymi spotykamy się z wadami wymowy. A oprócz tego musimy pamiętać, żeby mieć zestaw dwóch najważniejszych narzędzi. Tak jak mówiłam, jeżeli pracujemy z niedosłuchem jeszcze, to musimy mieć dodatkowe narzędzie do niedosłuchu, do opóźnionego rozwoju mowy. Ale bazą jest taki test do badania słuchu fonematycznego czy fonemowego oraz do wymowy samej, do artykulacji i uwaga, oczywiście mogą to być różne testy, między innymi test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym pani Iwony Michalak-Widery i Katarzyny Węsierskiej, na przykład taki test lub inny, ale po prostu musimy mieć test zdecydowanie oraz test do słuchu fonemowego czy fonematycznego, zależy za jakim nazewnictwem tutaj idziemy, ale to też oczywiście dowolny test, tylko po prostu żeby go mieć, ten jest akurat Bronisława Rocławskiego i myślę, że jest to podstawa, czyli test do badania słuchu fonemowego, test do po prostu przesiewowego badania wymowy i książki takie ogólnie merytoryczne oraz książki takie do dysleali, bym powiedziała, do wad wymowy, ponieważ z tym się spotykamy, czy pracujemy z niedosłuchem, czy nie z niedosłuchem, czy z opóźnionym rozwojem mowy, czy z dyslalią, to wszędzie gdzieś tam te wady wymowy właśnie się pojawiają i są. Także te książki uważam za taki, powiedzmy, szkielet wyprawki logopedycznej, te lub inne tytuły o podobnej treści. Pamiętajmy także, że jeżeli pracujemy z jakąś konkretną grupą, na przykład właśnie z niepłynnością,
czytelnością, czy z opóźnionym rozwojem mowy, to będą nam potrzebne inne rzeczy. Ale jeżeli mamy się tak przygotować w ciemno, jesteśmy na ostatnim roku studiów i chcemy przygotować sobie biblioteczkę i wszystkie rzeczy, ale jeszcze nie wiemy, gdzie będziemy pracować, no to właśnie myślę, że te pozycje wszystkie się sprawdzą, bez względu na to właśnie, gdzie ostatecznie będziemy pracowali. W drugiej części opowiem o tym, jakie pomoce logopedyczne są takie uniwersalne, także koniecznie zobacz kolejną część w następną niedzielę o 17:00, wyprawka Logopedy 2. Do zobaczenia, subskrybuj mój kanał i zaznacz sobie dzwoneczkiem, jeżeli chcesz, żeby przychodziły do Ciebie powiadomienia, gdy wstawię kolejny film, na przykład drugą część wyprawki Logopedy.